kotyczki. Salonowe potyczki to program, w którym osoby sławne z tak zwanym sukcesem życiowym stają przed szczególnym audytorium. 100 młodych ludzi z 6 Liceum Ogólnokształcącego imienia Joachima Lelewela w Łodzi posiada sporą wiedzę o swoim dzisiejszym gościu. Zanim spotkali się z nim twarzą w twarz, określili swój wstępny stosunek do niego. 18% jest w opozycji, 27% nie podjęło decyzji, 55% docenia go i podziwia. Czy te proporcje zmienią się po spotkaniu? Zobaczymy. W sali lustrzanej Muzeum Historii Miasta Łodzi w szranki salonowych potyczek staje Wojciech Młynarski. Dziękuję bardzo. Witam. Witam bardzo serdecznie i proponuję, że się będę zwracał. Witam koleżanki i kolegów. Mam 54 lata. Skończyłem Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów przez 2 lata współprowadziłem kabaret studencki Hybrydy, z którego się też paru kolegów dość znanych wywodzi, jak na przykład Jan Pietrzak czy Stefan Friedman. Po zrobieniu dyplomu zdecydowałem się, że będę autorem piosenek. To była dosyć trudna decyzja, dlatego że rodzina moja sobie życzyła, żebym ja dalej studiował, robił doktorat, ale zdecydowałem się, że będę pisał piosenki i począłem pisać piosenki zarówno dla siebie, jak i dla moich różnych wspaniałych, starszych kolegów. Dla siebie początkowo nie za dobrze mi to wychodziło, natomiast jeżeli chodzi o innych kolegów, dosyć znanych, to poszło. Od 1964 roku startowałem w festiwalu w Opolu i wywiozłem stamtąd sporo różnych nagród. A te, które wspominam najpiękniej, to te dla mnie. Za piosenkę Jesteśmy na wczasach i piosenkę W co się bawić. Jednocześnie nawiązałem współpracę z warszawskim, bardzo znanym kabaretem Dudek, prowadzonym przez pana Dziewońskiego, gdzie miałem szansę pisać piosenki dla tak wspaniałych wykonawców jak Wiesław Michikowski czy Wiesław Gołas. Notabene dla Wiesława Gołasa napisałem piosenkę W Polskę jedziemy, drodzy panowie, do dziś znaną i śpiewaną, którą właśnie między innymi także i nagrodzono w Opolu. I potem ta moja działalność cały czas szła dwutorowo. Z jednej strony pisałem piosenki dla siebie i dawałem recitale autorskie, a z drugiej strony pisałem piosenki, mogę powiedzieć, dla całej czołówki wykonawców i zespołów. Począwszy od zespołu Skaldowie, dla którego napisałem kilkanaście piosenek z prześliczną wiolonczelistką, Wszystko mówi, że mnie ktoś pokochał, poprzez, czy ja wiem, Alę Majewską, Edytę Geppert, wcześniej Halinę Kunicką, całą plejadę naszych wykonawców, że tak powiem, dostarczałem teksty piosenek. I wreszcie, w pewnym momencie, lat temu, no sporo, będzie już ponad 20, jeszcze jedna pasja mnie pochłonęła, teatr muzyczny. Otóż zacząłem tworzyć libretta, takoż operowe, w Łodzi rozmawiamy, więc się pochwalę, że dla Łódzkiego Teatru Wielkiego napisałem moje najpiękniejsze libretto, tak uważam, do Henryka VI na Łowach, który był tu grany w Łódzkiej Operze w Teatrze Wielkim, jak również i musicale, Cień do muzyki Macieja Małeckiego, Wesołego Powszedniego Dnia do muzyki Jerzego Derfla, a od lat ponad dziesięciu jestem związany z Teatrem Ateneum w Warszawie, gdzie z kolei jeszcze jedna moja pasja doszła do głosu, to znaczy pasja reżyserska. I tam wyreżyserowałem takie spektakle jak Hemar, który jest grany już prawie 8 lat, jak Brel, którego przedtem przetłumaczyłem, bo i tłumaczeniami się też zajmuję, i wreszcie Wysocki. Czyli przybliżyłem polskiemu odbiorcy takie wybitne postaci troszeczkę różnych twórców. I co robię teraz? Cały czas to samo, co robiłem. To znaczy cały czas się staram pisać piosenki dla siebie, które komentują jakoś naszą rzeczywistość, zostały nazwane śpiewanymi felietonami. Cały czas piszę piosenki dla innych wykonawców, którzy mnie o to poproszą i współpracuję z Teatrem Ateneum. I żeby jakoś ustawić atmosferę naszego spotkania, naszych potyczek, to pozwolę pan sobie na zakończenie tego mojego króciutkiego wstępu przeczytać wierszyk, który napisałem do takiego zbiorku. On się nazywa Miłe Panie i Panowie Bardzo Mili. To są takie króciutkie, rymowane felietony, a wierszyk się nazywa Starcy i Młodzież. Posłuchajcie. Miłe Panie i Panowie Bardzo Mili. Hej, uwaga! Teraz będzie coś do słuchu. Niezwykłego nic właściwie. Ot spotkało się na piwie młodych dwóch chłopaczków oraz dwóch staruchów. Starcy mieli lat mniej więcej po 40 i się wysławiali w młodzieżowym bluzgu.
mieli dżinsy popękane, koński ogon i bandanę i chwalili strasznie zespół Defekt Mózgu. Młodzi ludzie rzekli jeden do drugiego: chcesz li dalej takich głupot słuchać? Chcesz li? Po czym piwko swe dopili, grzecznie wstali, zapłacili, lekko w czoło się puknęli i odeszli. Starcy w pąsach im wołali: siema, siema! I tu pora na konkluzję. Bądźmy szczerzy, koleżanko i kolego, nie ma nic żałośniejszego niż staruchy, co się wdzięczą do młodzieży. Dobrze. Tu można? Czy był pan cudownym dzieckiem, czy może sprawiał pan kłopoty wychowawcze? Tak. Sprawiałem ogromne kłopoty wychowawcze. Byłem łobuzem takim strasznym, jak dalej nie idzie. Ukończyłem szkołę podstawową z obniżonym stopniem ze sprawowania. Po prostu ciągnęło mnie bez przerwy do jakichś wariactw, do jakichś rozrób i tak dalej. One może nie były jakieś specjalnie szkodliwe, ale właściwie mogę powiedzieć, że dopiero w liceum, w drugiej licealnej, wyciągnęła mnie z tego moja nieżyjąca już niestety cudowna, wspaniała pani polonistka Stanisława Ostrowska, która te moje pasje skierowała, wiesz, w kółko polonistyczne. I ja pamiętam, że wystawiliśmy sceny z Wesela Wyspiańskiego, ja grałem w Werny Chorem, miałem perukę z ligniny. Proszę bardzo. Na początku w ogóle, ale nie muszę wstać. A musisz? Chciałem przedstawić taki króciutki wierszyk, no można nazwać to wierszykiem, który specjalnie dla pana przygotowaliśmy. Aha, to dlatego musisz wstać. Tak, oczywiście. Rozumiem. Dla sympatycznego pana Wojtka. Niewątpliwie sympatycznego pana Wojtka. Od nie mniej sympatycznego 6 LO. Pucio, pucio. Jesteśmy w pałacu w naszym, u nas w mieście Łodzi. To prawda, zaczyna się świetnie. Ale może zaśpiewamy. Jesteśmy w pałacu. Może ja ci pomogę, bo to by szło tak. Jesteśmy w pałacu, u nas w mieście Łodzi, tylko o to chociaż będzie dalej. Wszyscy uśmiechnięci, tak. Weseli i młodzi. To troszeczkę z muzyką tak. Się nie zgadza, ale bardzo tak. Fajnie. I co dalej? Choć nas trema zżera, każdy z nas od rana przygotował jedno pytanko dla pana. No bardzo ładnie, no brawo. Dobrze, to już teraz siebie. Współpracę z jakimi ludźmi pan najlepiej wspomina? Najlepiej wspominam ten okres, kiedy miałem te swoje 23-4 lata, zaczynałem dopiero, startowałem i miałem jeszcze szczęście obcować z wspaniałymi, niestety w większości już nieżyjącymi ludźmi, którzy byli często mimowolnymi moimi, ale takimi pedagogami, na przykład pan Jerzy Wasowski. Ten starszy pan z Kabaretu Starszych Panów, genialny kompozytor. Albo taki jeszcze wspaniały, cudowny pan profesor Kazimierz Rudzki. Może go przypominacie, prawda? Profesor szkoły teatralnej, świetny aktor, charakterystyczny, niezrównany konferencji i w ogóle postać. Na przykład mnie kiedyś powiedział taką rzecz, nie tylko mnie, Jonaszowi Kowcie, pamiętam, że był tam na pewno, Jankowi Stanisławskiemu i to było po jakiejś próbie nocnej i tak dalej. Powiedział do mnie tak: panowie, wy jesteście strasznie dowcipni, fantastycznie się na tej estradzie czujecie, a my takie młode pistolety, wiesz, źle bać. Czy możecie sobie zrobić takie założenie, że na widowni siedzi choć jeden człowiek, który jest daleko inteligentniejszy i mądrzejszy od was? I czy możecie sobie robić to założenie przez całe życie, że on wam ciągle towarzyszy? Czy jest w pańskiej twórczości taki okres, którego się pan wstydzi, o którym chciałby pan zapomnieć? Wiesz, słuchaj, czy zapomnieć, to nie, ale ja napisałem dużo piosenek, bo mnie często bardzo pytają, ile. Ja myślę, że napisałem lepiej jak 1500. I w związku z tym, wśród tych piosenek, pisanych na zamówienie, na najróżniejsze okazje i tak dalej, znalazło się bardzo dużo piosenek, których może nie tyle się wstydzę, ale były to utwory dosyć słabe. Na przykład kiedyś mnie namówiono, żebym napisał słowa na konkurs Związku Zawodowego Metalowców. To było bardzo dawno temu, 1962-1963 rok. I ja napisałem utwór pod tytułem Stanąłem tak jak co dzień przy mojej frezarce bossanowa. Nie napisałem nigdy takiego utworu, który byłby utworem, którym się, powiedzmy, brzydzę. Albo bym się patrzył w lustro i bym powiedział: kurczę, blade, no coś ty napisał. Nie. Natomiast napisałem całą masę utworów
słabych, które po prostu były pisane w olbrzymim pośpiechu na jakieś tam doraźne okazje. Czy napisze pan coś może dla Disco Polo? O Disco Polo się nie chce specjalnie dużo rozgadywać, ale to jest dla mnie taka forma dosyć jednak żałosna, bo świadcząca o tym. Ja mam wrażenie, że to jest sprawa, która się, jak to się mówi, wypieni jakoś, minie i w ogóle, że słyszę o tym, że już mija powoli moda na taką muzykę wyłącznie elektroniczną, że już się wraca do akustycznego brzmienia, które ja bardzo lubię, bo jestem właśnie tradycjonalistą, także na Disco Polo się nie wybieram. Młody człowiek w Sochaczewie, typ liryczny, rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam z sobą konsensusu. Znam Mariolę, pytam, kochasz? Mówi, kocham. Krótko mówi, choć ma słownik nie najmniejszy, więc wracam od Marioly i na Socha, czewskie syty, patrzę to na dzień dzisiejszy. Nie mam jasności w temacie Marioly. Nie mam jasności i dość mnie to boli. Jak ona mówi te, nie rób mnie wioski, to daje dowód ironii czy troski. Ona mnie mówi, wyklepuj mnie z chaty, bo zapodajesz zbyt smętne klimaty, a jak chcę odejść, to wyjść nie pozwoli. No nie mam jasności w temacie Marioly. Jak ona mówi, wiej ze mną do tłuszcza, to serio mówi czy podpuszcza? Jak mówi, porwij mnie choć do kobyłki, poważnie mówi czy dla zmyłki? Ja do niej, czemu do tłuszcza, kochanie? A ona do mnie, ażeż ty kasztanie, tępy modelu, drętwy aparacie, no nie mam jasności w Mariole temacie. Na wieczornym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem, mój Werterze z Sochaczewa, ach, postaram się ukrócić twe cierpienia. Gdy się wypowiada płeć, tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie szaba daba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie Marioli, w temacie Dziuby, Marzeny, Haliny. Możesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz. W tym nie ma twej winy. Lepcz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk. Zielone oczy i profil prześliczny i głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi, wiej ze mną do tłuszcza, to w jej łap mocno i je puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka, to otchłań zmysłów, a nie zmyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to temat sercu memu bliski, nie mam jasności w temacie miłości. Nie ma jasności, ale są przebłyski. Lecz są przebłyski, choć jasności nie ma. Mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu, więc nie rób wioski, wyczuj ten klimat. Ty aparacie kasztanie modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli. Jaki jest ideał kobiety według pana? Nawiązując do Marioli. Dosyć do ciebie podobny. Nie. Dlatego, że ja napisałem taką kiedyś piosenkę, że każda blondynka niestety jest przeze mnie brana pod uwagę.
Nawet ją wykonałem kiedyś. To znaczy, w paru słowach, to wiesz, no, wiadomo, że nie ma ideałów. Nie ma ideałów, ale mój ideał kobiety to jest kobieta kobieca. Ale w razie, żeby była spokojna, czuła, opiekuńcza, no kobieca kobieta. To jest mój ideał. Proszę bardzo. Od początku pana twórczości artystycznej jest pan związany z polityką. Czy podobnie jak Jan Pietrzak chciałby pan być kandydatem na prezydenta? Nie, w żadnym wypadku. No skąd? Wiesz, sobie, moje podejście do polityki to jest podejście człowieka, który jest kompletnie niezależny, nie należy do żadnej partii, ma jakieś swoje poglądy i te poglądy wygłasza. Także wiesz, ja w ogóle nie mam i przez sekundę nie miałbym tego rodzaju emocji, tego rodzaju temperamentu. Skąd? Nie. Napisał pan w 1994 roku do pana Sławomira Mrożka. Więc gdy chce pan coś rysować o tym kraju, niech pan wróci, poszliwuje polskie bruki. Czy uważa pan, że miejsce Polaka jest w Polsce, jedynie w Polsce? Czy z perspektywy emigracji gorzej to wszystko widać? Ja ten tekst napisałem dlatego, że się zdenerwowałem, a to jest dobre prawo satyryka, za jakiego siebie uważam, że nie lubię, jak mnie ktoś poucza wtedy, kiedy mieszka poza Polską, a poucza mnie, jak ja mam żyć w Polsce i co się naprawdę zdarzyło w Polsce. To była taka intencja. Natomiast mieszkać można wszędzie. Gdyby miał pan napisać satyrę na temat samego siebie, jakie własne cechy uwidoczniłby pan najbardziej? Własne negatywne cechy uwidoczniłby pan najbardziej? Gdybym miał na samego siebie napisać? Oj, słuchaj, to strasznie długi utwór by musiał być. Gdybym miał uczciwie napisać o sobie, to strasznie długi utwór by musiał być, bo ja wiem o tym świetnie, ile mam wad, z którym się staram walczyć i tak dalej, ale może najważniejsza to jest taka, wiesz, że ja często mam zbytnią skłonność do pouczania i wymądrzania się, wiesz? To może bym dał na pierwsze miejsce, ale tak to cała lista. Co pan sądzi o swoich walorach głosowych? O moich walorach głosowych? No marnie, że mam głos kiepski, niezaładny. No. To dlaczego pan śpiewa? No, jeżeli to w ogóle można nazwać śpiewem. Przecież ja mam pewien rodzaj konkretnego materiału do przekazania, który nie wymaga pięknego śpiewania, tylko tego, żeby była dobra dykcja i żeby to wszystko jakoś zostało zrozumiałe. Także, a odnośnie tego, to też ja nie wyciągam ręki po utwory typu repertuar tam, ja wiem, pieśni neapolitańskich. Pana piosenki czasami są brane na różnych, nie wiem, przyjęciach jako hymny pijackie. Co pan na ten temat może powiedzieć? Wiem, do czego pani pije. Jest bardzo częstym zjawiskiem, nie tylko z moimi utworami to się dzieje, ale i z utworami wielu kolegów, że utwór, który jest napisany w intencji satyrycznej czy w intencji parodystycznej, potem zaczyna funkcjonować jako utwór serio. Natomiast u mnie niewątpliwie tak się stało z piosenką W Polskę idziemy, drodzy panowie. Tylko nie wiem, czy jest akurat grane jako hymn pijacki na przyjęciach, natomiast wiem świetnie, że piosenka W Polskę idziemy, drodzy panowie, jest bardzo często przez tychże pijaczków, których ja w tej piosence wyszydzam, śpiewana na zasadzie, że oni od baru podchodzą, już są dobrze pod muchą, no to w Polskę idziemy, drodzy panowie, prawda? Czyli, że to jest coś takiego, ale to się, wie pani co dzieje, to się od autora oddziela i żyje własnym życiem. Ja nie mogę biegać za nim i mówić, nie wolno wam tego śpiewać, bo ja to napisałem w przeciwnej intencji, prawda? Ponieważ się spotykamy w czasie świąt, mam teraz jeszcze dla was kolędę, starą kolędę, którą napisałem kiedyś z zespołem Skaldowie pod tytułem Baby Dwie. Kto pamięta, może ze mną podnuci. Kolędujmy w
wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la 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 i szykujmy co się da. Baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam i do jutra tarła mak. Tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty z kurzu osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jemiołę wieszają ponad stołem, bo się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trzeba je prać, gdy stół ten obsiędziem, oj, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w mig się zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Pulchne baby dwie, z makutry, można by i do jutra rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty z kurzu osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, zaśmiała się u stoła, więc się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, szaplamy na obrusie prać. La 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 la, la 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 la. Aż kolęda zcichnie, bo święta i już po, i już po. No, teraz wy. Proszę. I teraz młodzież ma dla mnie. Chcieliśmy zaśpiewać panu kolędę, która jest w naszym liceum już taką tradycją śpiewania po prostu co roku. Ja jestem w pierwszej klasie, będę śpiewała to po raz pierwszy. Mam nadzieję, że wypadnę dobrze razem z kolegami. Oj, maluśki, 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 jako rękawiczka. Tatuśko!